Witam serdecznie. Dziś pokażę przepis na fileta faszerowanego zapiekanego w groszku. Do jego przygotowania potrzebujemy 2 filety, około 300 g zielonego groszku, 3 cebule, musztardę delikatesową, ser żółty, mąkę do obtoczenia, masło. Z przypraw potrzebujemy sól oraz pieprz. W pierwszej kolejności cebulę kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy masło. Dokładamy cebulę i delikatnie szklimy. W międzyczasie fileta przekroimy na pół i rozbijemy jak na kotlety. Doprawiamy solą i pieprzem. Cebulę mamy delikatnie zeszkloną. Dołożymy teraz groszek. 2-3 minuty dusimy i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Fileta smarujemy z jednej strony musztardą. Ja użyję delikatesowej.
Minęło około 3 minut. Doprawimy do smaku. Wymieszamy i zdejmujemy z palnika. Zabieramy się za dokończenie fileta. Na musztardę wykładamy starty ser żółty. Składamy mięso na pół. Na większej patelni rozgrzewamy kolejną porcję masła. Mięso obtaczamy w mące. Obsmażamy z obydwu stron. Groszek przekładamy do naczynia żaroodpornego. Obsmażone mięso wykładamy na groszek. Naczynie przykrywamy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni w opcji góra-dół na około 15 do 20 minut. 20 minut minęło i fileta mamy gotowego. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę, zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.